Witam Państwa bardzo serdecznie, z doskonałą wiadomością i z wielkim szczęściem i uznaniem dla wysiłku, który po prostu musiałem podjąć, żeby dzisiaj w tym miejscu stanąć i powiedzieć z podniesioną przyłbicą: tak, wygrałem dzisiaj o godzinie 10:33 proces wyborczy z Pawłem Kukizem. Złożył wniosek do sądu w trybie wyborczym wczoraj. Dowiedziałem się o tej rozprawie o godzinie 14 mniej więcej 30. Od tego czasu mieliśmy dużo przygotowań, żeby przekonać sąd, że miałem rację, że mówiłem prawdę o jego fundacji. I sąd oto postanowienie odrzucił wniosek w trybie wyborczym Pawła Kukiza, a w uzasadnieniu stwierdził, że mówiłem prawdę na temat jego fundacji. To jest zwycięstwo w pierwszej instancji w Sądzie Okręgowym w Opolu, z którego się bardzo cieszę. Nie udało się tym trybem wyborczym zamknąć ust, nie udało się zablokować dzisiejszej konferencji, na której chcę Państwu zaprezentować nasze ustalenia odnośnie przepływów finansowych wokół fundacji, której twarzą jest Paweł Kukiz. Od tego zaczniemy. Jak każdy podejrzewa, zresztą mi się domyśla, podmioty, które czerpią pieniądze z publicznej kasy, dysponują publicznymi środkami, muszą mieć swoją rzeczywistą siedzibę. Tego niestety w wypadku siedziby Pawła Kukiza, którą pokazaliśmy, nie można się było doszukać. To jest pierwszy zarzut, który wskazuje na to, że przekazanie 4,3 miliona złotych dla Pawła Kukiza ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może budzić podejrzenia. I przeanalizowaliśmy wnikliwie sprawozdania finansowe fundacji. I co się okazuje? Że zestawienie finansowe fundacji przygotowane w ogólnodostępnych sprawozdań w latach 2011-15 fundacja prowadziła działalność jedynie w formie takiej mikroskopijnej. Nie była jeszcze powiązana w żaden sposób z Pawłem Kukizem. W związku z tym można odnotować właściwie tylko taki minimalny ruch na jej rachunkach i właściwie jej działalność była mikroskopijna. Dopiero w 2016 roku, kiedy została przejęta przez Kukizowców, mamy do czynienia z prawdziwą finansową eksplozją. I co się okazuje? Że jeżeli zauważymy, zwrócimy uwagę na dane z 2016 roku, to fundacja otrzymuje 2 300 000 zł z budżetu państwa. I to jest zwrot za kampanię wyborczą. To jest dotacja za wprowadzenie przez Kukiz 15 posłów do Sejmu. Czyli praktycznie wtedy zostaje mocno dokapitalizowana i potem między rokiem 2016 a 2019 w jej sprawozdaniach finansowych niewiele się dzieje. Czyli to jest pierwszy dowód i trop na to, że fundacja jest bezpośrednio związana z Pawłem Kukizem, co dzisiaj potwierdził sąd. Dalej, w roku 2020 pojawiają się darowizny od osób prawnych na kwotę prawie 160 tysięcy złotych. I tu jest moje pierwsze pytanie, drodzy Państwo, kim są te osoby prawne? Bo pierwsze skojarzenie, jakie się nasuwa, to że osoby prawne są to spółki Skarbu Państwa. Oczywiście chciałbym, żeby te odpowiedzi były udzielone w sposób transparentny i zrozumiały dla ogółu. Pod koniec listopada 2020 roku, co jest istotne, na osi czasu rozpada się ta formuła Koalicji Polskiej, w której częścią był ruch Pawła Kukiza. I już w czerwcu 2021 Kaczyński i Kukiz podpisują porozumienie programowe, które ma swoje konkretne oddziaływanie na finanse fundacji. W 2022 roku fundacja otrzymuje 1 000 000 złotych darowizny od osób prawnych. Czyli zobaczcie Państwo, znowu pojawia się 1 000 000 złotych na rachunku fundacji, gdzie z żadnych dostępnych nam sprawozdań ze strony minister, ze strony KRS-u, wszystkich dostępnych rejestrów, nie znajdujemy odpowiedzi na to, jakie osoby prawne wpłaciły na fundację związaną z Pawłem Kukizem 1 000 000 złotych. A to jest gigantyczna kwota. Ja żądam tych wyjaśnień. Czy ten 1 000 000 to są pieniądze ze spółek Skarbu Państwa, czy jakichś innych osób prawnych? Musimy to wszystko wiedzieć. Co się dzieje dalej? Ja po prostu uważam, że dzisiaj opinia publiczna wobec tego, kiedy ujawnimy, jak wygląda siedziba Kukiza, musi się dowiedzieć, jakie spółki wpłacały te pieniądze, co to za osoby prawne. W 2022 roku fundacja otrzymuje z budżetu państwa ponad 500 tysięcy, 500 000. Formalnie otrzymała 1 100 000 złotych na realizację projektu.
I to jest już kolejny przepływ środków budżetowych dla Pawła Kukiza i jego fundacji, pod którym stawiamy znaki zapytania. Więc ja chcę się dowiedzieć, czy dotacje na ponad 1,1 miliona złotych powinna dostać fundacja nie mająca doświadczenia w tak dużych projektach. To jest naprawdę budzi moją wątpliwość. Wraz z dochodami drastycznie wzrosły też koszty, które z 31 tysięcy złotych, to jest właśnie ta tabelka, koszty administracyjne w 2020 roku wzrastają do kwoty, uwaga, 1 320 000 złotych w 2022 roku. To jest naprawdę gigantyczny skok kosztów administracyjnych, które wymagają też dokładnego opisania i pełnej transparentności. Jeszcze Państwu przypominam, jak kształtowały się finanse fundacji w latach 2021-2022. To jest to sprawozdanie. I wtedy fundacja zebrała ponad 250 tysięcy złotych. Tylko mamy tutaj kolejny problem. Mianowicie, co widzimy na tym screenie z portalu zbiórek publicznych. Ponieważ każda zbiórka publiczna musi być zgłoszona i każda zbiórka publiczna, która po prostu gromadzi środki, musi być zarejestrowana. I tutaj mamy kolejny problem. Otóż okazuje się, że w 2017 roku rozpoczęta zbiórka właściwie nie zakończyła się i do dzisiaj nie została rozliczona, co budzi moje kolejne szerokie wątpliwości wokół finansów fundacji związanej z Pawłem Kukizem. No wynikają tutaj różne obowiązki związane ze zbiórkami publicznymi i każdy podmiot robiący taką zbiórkę powinien po prostu skrupulatnie rozliczać. Więc zadaję kolejne pytanie. Czy pieniądze publiczne powinna otrzymać fundacja, która nie rozliczyła zbiórki w 2017 roku? Jaką mamy gwarancję, że te 4,3 miliona złotych, bądź inne duże wpływy, jak chociażby 1 000 000 złotych od osób prawnych, czyli najprawdopodobniej spółek Skarbu Państwa, będzie należycie rozliczone, kiedy nie mamy rzeczywistej siedziby fundacji, jednocześnie nie rozliczają wcześniej pieniędzy, którymi dysponowali? Więc nasuwa jeszcze się jedno pytanie. Jak do tego wszystkiego zamierza się ustosunkować Paweł Kukiz? Czy po tym, kiedy sąd stwierdził w uzasadnieniu, że mówiłem prawdę odnośnie Fundacji Pawła Kukiza, że jest jej twarzą, że te wszystkie treści, które trafiają do internetu, w żaden sposób nie naruszają jego interesu wyborczego, są jedynie jak gdyby owocem pracy, mojej pracy śledczej, jak również zainteresowania szerszych mediów i opinii publicznej, jak Paweł Kukiz zamierza się do tego odnieść?